Drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na boginie, na księżniczki, na mądre kobiety, chcę was przestrzec przed jednym zagrożeniem, które jest czasami decydujące w życiu kobiety, przed pewnym zagrożeniem, z którego kobieta sobie nie zdaje sprawy. Kobieta potrafi zagłaskać kota na śmierć. To znaczy, zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta zamiast w sobie rozkochać kota, potrafi go zagłaskać i to na śmierć. Czyli w niektórych sytuacjach, kiedy kobieta odczuwa ogromną miłość do swojego partnera i chce jak najlepiej dla niego i wie, że dla niego jest najlepszą kandydatką, to kobiecie się wydaje, że skoro on jej powiedział sakramentalne kocham cię, to że on teraz nie może bez niej żyć, bo przecież tak powiedział, że bez niej nie może żyć. Ale nie powiedział i również takiego zdania, że może żyć tylko z nią. Ten facet potrzebuje od czasu do czasu zatęsknić za kobietą, podobnie jak kot czasami potrzebuje przerwę w głaskaniu. I dlatego, drogie ukochane, cudowne kobiety, życzę wam, żebyście w swojej niezwykłej dobroci do zwierząt i do facetów nie przesadzały. Ten facet czasami potrzebuje nie tylko zadbać o kobietę, ale również poczuć, jak byłoby tragicznie bez niej, a nie tylko, jak tragicznie może być z nią.